Tym razem na rowerze Marine Rift Zone. Maszynka karbonowa, leciutka. Jest całkiem dużo takich freaków jak ja. No, powiem ci, że znalazły się rzyny. Jest zimno, ma padać, pochmurno, więc co można robić w szczerku? Aj, myślałem, że będę sam na szlaku, mimo zimnej pogody i mimo wilgoci wszechobecnej. Jest całkiem dużo takich freaków jak ja. Przede mną kolejny dzień na pełnym zawieszeniu. Tym razem jest to rower Marine Rift Zone, 27,5 cala, oczywiście RockShox. Geometria zjazdowa, pełne zawieszenie, myk i cała kupa zabawy dołączona do roweru. Jest połowa września, ale niestety temperaturę mamy jak z końca października. Jadę w kanapach i widoki zmieniły się diametralnie od ostatniego razu. Nawet nie widać skrzycznego. Wyciąg wiezie mnie w chmury i stamtąd będę zaczynał zjeżdżać. Dobrze, że mam ze sobą zimowe rękawiczki, bo mimo, że jest kilka stopni na plusie, właśnie, w połowa września jest kilka stopni na plusie, to jest wilgotno i jest jeszcze taki chłodny, przenikliwy wiatr. Więc obawiam się, że bez rękawiczek po jednym zjeździe już bym miał sztywne ręce i nie chciałbym się jeździć. Mam zjechać gdzieś tam, gdzie nie widać, ale jest bardzo zimno, za chwilę zakładam rękawiczki, czapkę pod kask i w dół. Kolejny ubaw na hip-hopie. Tym razem na rowerze Marine Rift Zone, bo wszystkie treki już były zarezerwowane. Więc poszedłem do innej wypożyczalni, których jest tutaj dużo w Sztyrku i udało się zorganizować Marina. Zobaczymy, czy szybszy niż trek. Dzisiaj mam możliwość przejechać się na kanionie Lux CF Trail. Maszynka karbonowa, leciutka. Nie jest to stricte zjazdowy rower, ale zawieszenie ma bodajże 120 mm przód i tył. Zobaczę, jak będzie mi się na nim jechać podczas zjazdu na hip-hopie. Flow. Mi się wydaje, że ten chętniej skacze, ale tak jak mówię, ma za wysoko dla mnie to i cały czas trzyma mnie tu w udach. Nie mogę tak nisko zejść. Łatwiej skacze.
Tak? No, takie miałem wrażenie, że mi się łatwiej skacze. Taki pewniej kompozycję ma. Bo zobacz, tu jaka jest różnica między siodełkami, nie? O. Że kurde, tu jest dużo niżej. O. No w sumie fajnie. Właśnie on jest taki... Mówię, chętniej do... Mi się tak jechało, chętniej podskoczyć. Trochę inna jest pozycja, bo mi się wydaje. Ja mówię, na tym mi się wydawało, że tak się bezpiecznie czuję na skoku, chociaż no, to trzeba by dłużej pojechać. I... No i w zakrętach jest taki bardziej, wiesz... Bo to przez to, że ma niskie, mniejsze koła, nie? No to jest... A może to być prawda, tak, że łatwiej nim manewrować. No, przez te koła czuć, że się, wiesz, fajnie się skręca, nie? No kurczę, każdy rower to jest jednak kompromis, nie? Jak tego brakuje, to tam to jest w nadmiarze. No. No. A myślę, że ten Skod jest najlepszy. Oj, kusisz! Nie, bo tam jest, wiesz, ten... Ta sztyca bardziej pochylona i powiem ci, że to przy wyskokach to naprawdę robi robotę, nie? No i przy dołach w sumie robi robotę, bo to inaczej tłumi, nie? Ten Marin fajnie, nie, spoko. Czuj, że taki wolniejszy, że chyba, nie wiem, wiesz, to po prostu piasty są, wiesz, już łożyska. Fakt, że ten tak sam jedzie, tak. Wyrywa się spod ciebie. Tutaj... Ale z kolei dlatego, że on jest lżejszy, łatwiej mi było, czułem go, że jak podskoczyłem, to jakby trzymałem go sobie pedałami, żeby nie spaść, żeby mi nogi nie spadły i mniej wysiłku musiałem to wkładać niż z tym. Mimo, że no, nie, wiesz, no jest różnica. Wiesz, do wyskoku jeszcze ciężko przyzwyczaiło, bo wiesz, ja na przykład jak skakałem kładem, to wiesz, no ja czułem, że czymś ciężkim i ciężkim, nie? A ty na przykład jak jadę, to na przykład w ogóle, wiesz, no to ja nic nie czuję, nie? Mhm. I muszę tą pozycję mieć idealnie, wyrównaną, żeby po prostu ten skok zrobić, bo wiesz, no wyskoczysz do góry, a będziesz miał pozycję za bardzo do przodu, to polecisz na przód, a jak do tyłu, to do tyłu, nie? Wiadomo, że jak się, wiesz, odrywamy tam 30 cm od ziemi, to tak... Tak, tutaj... to nie ma czasu się przewrócić. Tak, wiesz, nie widzi tego, że źle na przykład wyszedł, nie? W złej pozycji. Ale jak już na przykład by się chciało rzeczywiście skoczyć tą hopkę i wiesz, trzeba by z dużą prędkością najechać, wiesz, pół metra w górze i lądowanie, no to wtedy wszystkie błędy wychodzą, nie? No tak. A to jest takie zdradliwe, gdzieś tam człowiek se skoczy tutaj kawałeczek, tu kawałeczek, wydaje się, że no już coś tam, tak, coś tam. Po trasie, nie? O, bo się oba koła oderwały od ziemi. Tak, a już przy takim dłuższym wyskoku to wtedy nagle wychodzi, czy ta pozycja była odpowiednia i czy jest, wiesz, dobra równowaga. Jak będziesz miał szczęście, to będzie to na filmie. No, będziesz mógł przeanalizować, co poszło nie tak. No, powiem ci, że znalazły się rzyny. Człowiek potrzebuje różnych rzeczy, ma potrzeby fizjologiczne, więc dobrze, że jest gdzie to załatwić. To jest udany dzień, mimo że pogoda miała być fatalna. Okazuje się, że rano troszkę pomrzyło, ale jak żeśmy przyszli, już trasy były podsuszone. W tej chwili już jest sucho, pojedyncze kałuże gdzieś tam na trasie,
bardzo przyjemnie, bardzo fajny dzień. Kiedy się parę razy wjedzie i zjedzie, to już nie jest zimno i jest już w miarę ciepło. Korzystamy z okienka pogodowego. Jeszcze pojeździmy. Dwa razy zaczynałem zjazd z podniesioną sztycą, co jest niewygodne i niebezpieczne na takich trasach. A widziałem, jaki chłopaszek leżał. Glebnęli? No, wydaje mi się, że gleba była. Ja już czuję, że coraz częściej trzeba się zatrzymywać, żeby mieć kontrolę. Jak widzę, bardzo dużo ludzi jest tak ubranych profesjonalnie, wyglądają jak zawodowcy, ale jeżdżą sobie tak ostrożnie, spokojnie. No, jedną ze wskazówek właśnie od tej instruktorki było, że jak chcesz się włączyć, to siadasz, nie że dopiero spojrzysz, zaczynasz siadać na rower i jedziesz, tylko siedzisz, dopiero patrzysz i ogień. Dzień dobry, pytanko, czy ja go powinienem opłukać, czy nie? Ja sam to sobie robię. No to fajnie, bo tam kolejka jest. Super. O, super, dziękuję, to zostawiam. Zabiorę. On idzie do dezynfekcji. O, to dobrze wiedzieć, bo się zastanawiałem, bo skoro ja się pocę, inni też się pocą, nie? Niech pan zobaczy. To jest jakiś środek antybakteryjny, czy coś takiego? Tu jest do butów narciarskich. Aha. A tu jest, no, dwie dyszwe podają. No, czyli no, i to się dobrze odkaża, dajemy na półkę, wyschnięte i wydajemy. Doskonale. No. To jakby się ktoś zastanawiał, czy brać kaski, to brać, to one są nas bezpieczne. To jest wszystko dobrywane. Czekają, tylko przyjeżdżać i używać. Zapraszamy. To dziękujemy, do widzenia. Wszystkiego dobrego. Więc kończę dzisiejsze zjazdy. I jak zwykle tutaj serce by chciało, ale rozum mówi, daj sobie spokój, bo sobie krzywdę zrobisz. Już bolą nogi, mdleją, już ręce bolą, dłoń nie jest w stanie utrzymać kierownicy, kciuki już bolą. Lepiej dać sobie spokój i przyjechać tu drugi raz, a nie za miesiąc czy za dwa poskładanym przez chirurga. Jeździcie na rowerach, korzystajcie z tej formy aktywności. Trzymajcie się, cześć.